Wiecie, co jest fajnego w wstawaniu rano? Ptaszki już zaczynają śpiewać. Jest godzina 5:40. Idziemy się ogarniać i śmigamy na Bytom. To idzie. A, dzień dobry, słodziutki. Dobra, bierzemy to, co mamy brać. Dzisiaj nagrywam trochę telefonem, bo mamy słabe światło na tym GoPro, ale bierzemy kasiurę. Kasa, 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 kasa! Kasiurę bierzemy do kieprzy, do kieprzy. Baterie i chyba wszystko mamy, tak? Tak, GoPro chyba tutaj jest gdzieś. Dobra, GoPro jest, bierzemy GoPro. Dodatkową baterię. Dzień dobry, witam was serdecznie. Mamy 1 marca, a przed nami, jakby nie było, najlepszy targ staroci na Śląsku, a może i nawet w Polsce. Śmigamy do Bytomia. Dzisiaj mamy, jak już mówiłem, piątek, dzień doceniania pracownika, dlatego doceniamy się, a najlepszym docenieniem jest to, że ruszamy na zakupy. Widzimy się już za chwileczkę w Bytomiu. Od biedychy? Nie wiem. Zobaczę sobie, co tam jest. Okej. Mogę sobie to tak zobaczyć, co tam jest? Wie pan co, patrzę na razie, co to jest, bo widzę, to są jakieś chyba czechosłowackie jeszcze, nie? Latkie. Latkie w Czechach. Jak nasze, nie? Kompletnie. Ale te dwie bym wziął może. To mi to. No. A te dwie za 30 pan by puścił? Te dwie? No dobra, w porządku. Żadna mi pan była. To oczywiście, ja tylko na giełdę zdrowymi. Nie mam drogi. No ale tu są te. O. To są fajne. To ma pan, pani w jakiej cenie? W jakiej cenie te deseczki? Cały worek. Mam. Później, bo nie wiem, w którym mam. Pokaż te deseczki. Proszę, to jest jedna, to jest druga. Ta nie ma etykietki, ta ma. To droższa ta będzie. Może być droższa. Kaczor Donald jest dobra rzecz. Klub Linz, spółdzielnia 8-1. 8 dyszek. Za dwie, no, tak? Czy za jedną? I za dwie. Co je masz, ty? Po 300 zł. Dobra. Sobie tak zobaczymy, ale do przemyślenia to jest. Dobry. Dobry. Po ile? Po 2 zł. Bierzemy.
Ale trafiłem na pana akurat to. Trzeba przyjść rano, bo sława poszła. No domyślam się. Andrzej, mówisz, to jest zegar. Ja idę tylko ten zobaczyć, czy ten facet z zegarami jest. No kurczę, ten problem. Muszę zobaczyć to. Telefon mam, jak to po drodze, to nie jest do zegara. Nie weźmiesz nic. Jak to? Majster. Majster. Adam! Adam! Adaś! Adam! Adam! Co? Dziewczynki na tej tamańka, dwie dziewczynki. Ile, misiu? I gdzie, bo to nie moje. To będą mu pić, to nie. To tutaj jest Austerlitz. To w jakiej cenie jest? Cztery dyszki cenie, żołnierzyki. Trzy dychy jak pan daje, są pana. To jest jakaś gra, czy? Nie, to są do układania, to jest ta. Do układania to pole bitwy jakby. Ja chcę wycinać i układać całe pole bitwy, nie? Szkoda, że nie ma tej planszy tej. No nie było, tak? No właśnie. Dlatego też jest, no mówię, no cena jest, zrobiłem trzy dyszki, bo jest przystępna cena za tyle tych dzików i tego to. No tak, tak, tylko tej planszy szkoda, że nie ma. Ta plansza robi robotę, nie? No pięknie namawiam, no. I pewnie, pewnie, jasne. A, to jest metalowe coś. Dobra. To jest myszką Miki, ta metalowa? A ta na długopisy? 5 dych. Dobra, dziękuję na razie. Kolejny klon. Teraz morsku. Mors. Pudełko oryginalne. Nie jest. Chyba nie jest. To jest pudełko oryginalne, proszę pana, z tego. Dobra, okej. Okay. A jaka cena za to? 300. Ile? 300. What? Okej. Okay. Dobrze. Jego takiego mam. No tyle go masz. No obydwa mam takie same. Te same? Tak. Chyba. Zrobiłem sobie nawet zdjęcie, żeby nie kupić takich samych, jak byliśmy wtedy. No gdzieś tu jest coś. Ja sobie porównam. Wielkością są, bo jedne są jeszcze takie. Nie, większe. Takie same. Takie same? Mhm. Ale Donald też jest. A to jest. A Donald ma pomalowane łapki. Tutaj jest troszkę ten inniejszy. I też mają pieczątki z tyłu? Ja. Moje mają. Ja. Jakie ceny pan ma za to? Po 200. 200. No to powiem szczerze, że mi się udało kupić trochę taniej, ale kupiłem nie w Polsce. Ale też nie w Polsce. No właśnie. Tak. Trochę jednak za granicę można taniej kupić, ale fajne są właśnie. Umknął mi w kozach większy, taki Miki. No to miał takie, no. Wiesz, bo chciał po 40 euro. Aha. A ja wziąłem te dwa. Mniejsze. Dobra, dziękuję bardzo. Thank you.
Chodźmy. Dziękuję. Po trzy. Spanie. Widziałeś tego? Dobra, dzisiaj zapytać. Dobra, idziemy zobaczyć ceny. Czekaj. A, to takie mięszadło. Nie, chyba. Strasznie nie siadło. Ten worek tutaj po ile jest tych klocków? Na ręki jest 5 kilo moim zdaniem. No, a to są same klocki, nie ma tu figurek, nie ma nic. Nie ma nic, nie. Aha. Ja bym ponegocjował. Te tory są nawet spoko, wiesz? Zapytam się pana zaraz. Ja bym z panem ponegocjował, jakby była możliwość. Mówi pan, że w górę będziemy negocjować. Za stówę pan tego nie puści. 120 puszczę. 120 puszczę panu. No to jak za 120 to dobra. Chodźmy. Tylko do wazona. Dobra. Wazon do tego najlepiej. Mam wcisnąć? No, żeby się nie zgubiło, nie? Znaczy nie, kawałek do wazona mogę wcisnąć, jak pan chce na siłę. Nie, tu jest stuwa. Tu jest 20. Dzięki. Ja również. Już oddaję pan. Super, dziękuję bardzo. Będziemy wracać, to sobie to odbierzemy. Co tam? A nic. Co kupiłeś? A to nie, w moje. Ja nie. Ktoś chodzi. I wykupuje mi gry. Ja? No, co idę do stanowiska, to panie, trzeba było być wcześniej. Patrzę, no przecież byliśmy za 10:07, nie? To o którym tu mamy być? A już ktoś wykupił, nie? Ale tam też chodził, kupował na Play'a dwójkę po 5 zł miał gry. To my nas mijamy, my mijamy już wszystko, nie? My mijamy już wszystko, my już nie mamy nic, nie? Tam Pegasusa mnie jakiegoś tam takiego... Ja już 300 babka chciała za niego, już patrzyłem na niego. Jeszcze nie to samo pudełko, mi wmawia, że jest to samo pudełko. No. Ale patrz, co ja kupiłem sobie. A nie dziś. Dzisiaj, przed chwilą. Miszę tą olimpijską i takie gry, nie? Czeskie, czechosłowackie i takie auto dwa.
I worek klocków Lego teraz kupiłem. Ale z lat 80. To tak, dobrze, te jest, starsze to no. Fajne, nie? Ale dzisiaj fajnie, nie? Bo wolne masz to do roboty. No, ze ziołem, nie? Chodź jeszcze na mecz, wiesz? I ale dzisiaj ty gra w Jaksa? Okej. A, bo to tam, okej. Okay. Play-offy już, nie? Aha. Z Sosnowcem to wiesz. Dobra, uciekam dalej. Zajce, trzymaj tam. No, ty też. A jutro gdzie? Ale nic nie ma. A jutro? O, nie. A pojutrze się zaś widzimy. A ty też, i to ma dużo, nie? Dobra, na razie. A tu nie jest Lego. No jest pomieszane, no to takie... To jest najgorsze. To zaś nie jest. A jest. Jest i nie jest. Dobry. Dobry. Po ile pan to ma? 200 za oba kartony. Też budulec jest tylko, wiesz? Ja, ale część jest Lego, a część właśnie... A nie, też są jakieś stare. Tam jest większość starego Lego. Wiesz, tam kilka jakichś elementów, to może wiadomo, że się odpoczął. Ja, to na przykład nie jest, nie? I wyciągał, no ale w tym pudełku jest samo Lego. Jest. A właśnie ja przed chwilą kupiłem też i tak za bardzo nie chcę, bo... Bo takie Lego, takie same Lego kupiłem, 5 kilo dało tam u samego początku, ale same tory. Tory i też budulec, nie? No ale cenę zrobił mi fajną, więc tutaj za tę ilość no trochę za dużo dla mnie. Rozumiem, nie. No, dobra. Dziękuję uprzejmie. Latający kufer, bajek. No kawałek taki. Ja nie chcę bajek. Konsola jest. No. Ta konsola jest po ile? 5 dyszy. A nie sprawdzał jej pan? Nie. Czyli takie... Nie wiadomo. Nie wiem, tak jak mówię. Nie, o, jasne, nie jasne. Bo nie wiem. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Nie wiadomo. Śrubki już ktoś rozkręcał. Śrubki już ktoś tu rozkręca, już była plomba. Śrubki na nas. Co myślisz? Na razie nie myślę. Lego. Bajki. Świat młody. Dobra, zastanowię się jeszcze, przejdę dwa kroki i zastanowię się, przemyśleć można. To jest te 5 dych, to jest takie ostateczne już. No, no kurczę, dobra, no 4 dychy tylko już tak bez zastanowienia. Radzi. To daj pan za 4 dychy, weźmiemy. No i to, ja wolę metalowe zabawki niż drewniane, nie? A ten tornik też? W jakiej cenie? Nie, tornik. 80, tak? Ty kurka, a ty uciekasz. Czyli 70. O, no tu jest coś fajnego. A, to zaś nowe. O. Specjalna edycja samochodzika, widzisz? Nie, no to jest auto. A ja przyczepka. Przyczepka. Dobra. Jaka cena za to jest? 70.
fajnie. Nie targuje się pan. Proszę? Nie targuje się pan. Nie. Ja was zresztą chyba kojarzę, bo wy macie swój kanał, nie? No, okej. Okay. Ja chyba nawet pytałem raz was o lampę uranową. Która? Zadałem pytanie, bo znaleźliście w Niemczech taką lampę wiszącą uranową. Tylko, że mamy dwie. Plafoni na trzech sznurkach. No, o, dokładnie, no, no, dokładnie. Pytałem właśnie, jaka jest wartość, bo ja też taką znalazłem, nie? I mam ją w domu. Powiedzieliście, no, tak, powiedzieliście. Tak sugerowaliśmy po prostu tym rynkiem i tak jak no. Ktoś tam sprzedał tych antyk sklepach z antykami, aha. Nie? No ja już nie pamiętam. Ja też ją mam właśnie w domu, ale nie wystawiałem jej nigdzie, bo tylko u mnie w ogóle ona nigdzie nie będzie pasować. Dorwaliśmy z trzema kloszami, aha. Nie? Też plafoni, to było też Art Deco, półtorej kafla. Ja tak widziałem, że tak zbierasz dużo uranu chyba, nie? Zbieram tak, ale zostaje u mnie tylko te perełki zostają. No wiadomo, to tak ja mam z zabawkami. Bo tak to jakbyś wszystko chciał zostawić, to się nie da, nie? Z czegoś trzeba żyć przychodzi, tak, ale przychodzi moment, że stwierdzasz, a dobra, to już mi się nie podoba, okay. Ale może nie, podoba mi się, ale chyba jednak zastąpi to czymś innym, nie? No, no, ja też tak mam właśnie, że coś mi się spodoba z Lego, na przykład trzymam to, nie wystawiam to nigdzie na półkę albo coś, a potem mówię, o, wyszło coś innego. Trzeba to sprzedać i kupić coś innego, nie? Miałem strzał, komplet Lego z lat 50. Aha. W pudełkach. Dobrze. Tak. Na co dzień mieszkacie w Niemczech, tam? Tak. Bo tam, kurczę, tak oglądamy z żoną właśnie, tak mówię, kurczę, ile tam z tych targów staroci, albo to jest wszystko obok siebie też, czy nie, musisz daleko, jeździmy, daleko trzeba co? Jeździć, trzeba jeździć, bo jakbyś jeździł... A byliście kiedyś w Lipsku na tym targu? Właśnie, a to jest tak zachwalane. No ja właśnie też jest zachwalane i... Zachwalane, ale jest taki drogo. Młyn, nie, jest, i drogo, teraz, tak, teraz ale jest słyszeli. Taki młyn, akurat byłem w tym tygodniu, tak? Taki młyn, że dopchać się do stoiska, aha. Proszę pana, Litwini, Rosjanie, Białorusini... I Rumuni. Romowie, o, może tak. Nim właśnie nie mówi, chłopie, ile Polaków sprzeda. Ja nie wiem, jak to w ogóle funkcjonuje. No. Na polskich tak, żeby oni jeszcze niemieckich byli, nie? Gdzieś tam z głębi kraju tak, tak. Przywozi. Gdzie? Kurde, polski towar. I się łapie za głowę, jak no. To funkcjonuje? Nie wiem. Tutaj był taki jeden pan, co przyjeżdżał z Niemiec i miał towar właśnie, miał fajne takie warto zabawki. Warto pojechać. Ale mówię, ja właśnie jest tak... Ale nie gwarantuje sukcesu. To by było trzeba dzień wcześniej jechać i rano wstać i z latarką ja już szukać. Ja powiem, za każdym razem się coś kupuje. Tyle tylko, że co któryś tam raz stwierdza pan, że jednak można było czegoś nie kupić. Tak, a to tak zawsze. To jak jest zawsze. Ja tak czasami jak idę i nagrywam, a potem jak montuję film i sprawdzam, to mówię, kurczę, co ja ominąłem, nie? Ja mówię... Potem już mniej więcej wiem, gdzie co u kogo jest, ale jak tam dochodzę, to już tego nie ma. Nagrywasz film? Nie wziąłem tak, tego. Tak, a jaki kanał? Bazarkomat.pl. A, ty chyba ja zaznaczyłem tam, o tą rampę spisałem, nie? Tylko, że miałem problem, bo mi pierwszy kanał usunięto, nie? No, usunięto mi, bo nie wiem, czy ktoś zgłaszał, że... Bo robiłem zawsze takie podsumowanie, co, gdzie, za ile kupiłem, nie? No i była taka niefajna sytuacja, że ktoś mi tam napisał, że kupując za targ staroci, ja oszukuję tych ludzi, że kupię tak tanio. No też. No, ale i ktoś się niemiło zachował i zgłosili kanał kilkukrotnie i... Mi usunęli, nie? A rosło fajnie, mówię, kurczę, wrzuciłem kanał. Jaki był ten tytuł? Ja tylko na targach staroci szukam, czyli tam targi staroci, nie, ale to był... Ale jak to w internecie? Bazarkomat.pl, ja szukam. A to są... Tak, a to też są państwo youtuberzy, można tak nazwać. I są wyczochrani, tak? O, właśnie. Zapamięta pan, nie? Bazar? Bazarkomat i wyczochrani. Dobrze mówiłem, wyczochrani? Okej. Okay. A jak tak chodzicie po takich targach właśnie, jak jesteście w Niemczech, dużo spotykacie na przykład, że są jakieś rzeczy, typowo jakieś stare zabawki, jakiś gaming albo coś takiego, stary taki? Dużo zabawki. Tak? Są sprzedawcy typowo, co... Bo ja tak obserwuję ten rynek niemiecki i nie tylko niemiecki, bo ja też dużo na Vinted kupuję na przykład z Rumunii albo z Litwy i na przykład jak gaming kupuję jakieś gry, tam Atari, Commodore, bo to są bardzo niskie ceny, nie? W porównaniu z naszymi tutaj, no to... Jest... Niemczech, tam w naszych okolicach jest kilku. Którzy właśnie mają te stare, no to wiesz, no Nintendo, Commodore, no to takie tego typu, ja tam się nie znam za bardzo na tym. Warto. Ale wy warto poznać. Się z tymi, nie? Zawsze jakiś odłam jest. Ale to już jest odłam odstający naprawdę mocno, to no, są starocie, no. Ale to już jest odstający, bo to już jest elektronika. Nie? No ale tak, tak. Coś będziemy tak. Widzieć, to wrzucimy okay. To, wrzucimy taki no. Ten. Dobra. Taki... Takim okiem dobra, okej. Okay. Uciekam dalej, bo mi no. Kupują miło poznać, bo Rafał jest tam tak, jakby nie było. Okej, okay. I powodzenia życzę. Dziękujemy. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.
coraz to bliżej środka. Stał tam pan ostatnio, nie? Na wyjściu. Tak. No tam akurat dzisiaj nie było w ogóle miejsca, bo też się chciałem tam ustawić. Już tak się ludzie ten wbili tam? Nie, strasznie duży. A no dzisiaj jest. Pana, że tak powiem, brano. Powiem, po kamerce. Po kamerce. No. Tak jest. Domyślam się. Giereczki. Są wycenione? Czy trzeba pytać? No tutaj zdecydowanie trzeba, że tak powiem, negocjować. W tym po prawej, w tym? To tam powiedzmy po dwie dechy wyjściowo. Okay. Natomiast tutaj indywidualnie, bo szczerze mówiąc, sam ich nie wyceniałem. Jasne. A to są takie bogatsze tytuły, raczej oryginały też. Ale nie kupował pan je na targu? Nie. Ktoś jest... chodził przede mną, ja mam takiego pecha, że ktoś zawsze ktoś mi przede mną wykupił, nie? Nie, to jest... Trzy gry widzę, podchodzę. Panie, spłócił się pan, przecież go panu ktoś był. A byłem za 7, nie? Ja nie wiem, o który tu chodzi. Jest na tej gry straszne. Jest. Ale to są... Ale to też właśnie dzięki takiemu sztucznemu napychaniu, jak my wrzucamy te filmy na przykład gdzieś tam na forum, że szukamy na targach starocie, to teraz więcej tych ludzi jest, nie? Ale to wiadomo, to nie chcą, znaczy, nikomu się nie zabroni, nie? Ja nie widzę w tym ogólnie problemu, to tak. Jest i sprzedawca zadowolony i klient. Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj większość tych sprzętów to nie są jakieś, nie wiem, tak jak niektórzy po śmietnikach grzebią. Ja. Tylko to jest po prostu sprawdzone. Sprzęt, ja miałem w rękach i używałem normalnie sam. Po prostu moja kolekcja, nie? Tak jest. Tam patrzymy na puzzle, które są fabrycznie nowe, czy tak. Kamerę. Nietrafiony prezent, czy coś w ten deser. Ale wczoraj wrzuciłem film z zeszłotygodniowych targów i byłem w Mysłowicach i było takie pudło, nie? Mhm. I zobaczyłem tylko taką okładkę jak to, Dragon Capera. Mhm. Mówię, idę tam, obchodzę. Wchodzę, patrzę, a tam cały karton przegrywanych gier z okładkami takimi drukowanymi. Ale tak profesjonalnie zrobione, że byłem w szoku, że tak można zrobić grę. A tutaj, to tak swoją drogą, bo to też jest płyta, którą jeszcze jak byłem nastolatkiem dostałem od kolegi. Okej. Okay. I to jest oryginał, tylko tak, że tak. Po prostu okładki nie sobie, było, nie wiem, czy nie było okładki, czy mu, nie wiem, pies zjadł, strzelam. Okay. Ale to jest oryginał, od kolegi dostałem jak byłem nastolatkiem. To nie jest, nie wiem, no ze śmietnika wyjęte. Większość sprzętów tutaj taki jest. Dokładnie. Te gry to akurat no po prostu podostawałem, te gry. No ja większość tych gier właśnie mam, a szukam takich troszkę unikatów, nie? Bo już nie mam na przykład Adaś i Pirat Barnaba, nie umiem znaleźć nigdzie, nie? Nie umiem znaleźć na przykład Alice, nie umiem znaleźć. To są już takie gry, kurcze, których ciężko znaleźć w wersjach pudełkowych. I tu jest problem, nie? No tak jak jeszcze ogólnie z ciekawostek, że te dyskietki to przywiozłem osobiście z Holandii w zeszłym roku. Ale te to kupiłem no, w Rudzie Śląskiej od kogoś, nie? Tak. To dużo jest ukrywam, takich właśnie. Że część tych sprzętów no, to też po prostu kupuję, ale ja nie jestem typowym, kurczę, no, handlarzem jednak. Niektórzy mogą no nie, no, przede wszystkim... pejoratywnie, tak mówię, ale chodzi o to, że ja nie jestem człowiekiem, który tym, nie wiem, obraca na masową skalę, tylko raczej jestem no wiadomo, czasami jest tak, że nie? Trzeba coś sprzedać, żeby kupić coś nowego. No dokładnie, proste, właściwie nie? To wszystko się na tym obraca. No. Poza tym... Jak to mówią, jak się czegoś rok nie dotyka, to znaczy, że tego nie potrzebujesz i trzeba to sprzedać. I takich rzeczy, których ja nie dotykam, jest mnóstwo. To jest już za dużo zdecydowanie. Wczoraj na przykład, bo przez jakiś czas mieszkałem w Krakowie i wczoraj wrzuciłem na YouTube'a właśnie film. Ja oznaczę u siebie na filmie, może akurat ktoś tam coś będzie zainteresowany. Oby nie skarbówka. Natomiast... Wypikam. Natomiast tak zupełnie serio, to wczoraj pod kamerą rozpakowywałem po przeprowadzce komputer, który no, zapakowałem przy przeprowadzce na jesień 2022. I dopiero wczoraj było rozpakowywanie. Wczoraj rozpakowywałem dopiero z folii taki ładny bardzo sub notebook 12-calowy. Mhm. I taki ogólnie showcase nagrywałem z ręki. Muszę zobaczyć także. No dobra, uciekam dalej. Życzę powodzonka w sprzedaży. Pewnie jeszcze tu przejdę z 5 razy, bo to zanim się... A te filmy, gdzie można zobaczyć w razie czego? Ja mam kanał, nazywa się bazarkomat.pl. Bazarkomat.pl, to w ogóle... Dobra, to będzie... napiszę pod kanałem twoim i będzie okej. Okay. Spokojnie, bo nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego jak Bazarkomat w ogóle. Nie, no to jest akurat nazwa mojej firmy, ale w międzyczasie powstał nawet i kanał. A żeby nie robić czegoś innego, to zrobiłem taką samą nazwę i rozumiem. Wszystko się identyfikuje w całość, nie? No pewnie. Nie, no zawsze to ja dam jakieś, prawda, zasięgi, zawsze można kogoś pokazać, jakieś społeczności się... Tak, buduje. Zrobimy. Ważne, żeby tylko nie zablokowali konta. Oczywiście.
powodzą. Również, dzięki. No. A po ile pan ma te obrazeczki tutaj? No. 10, 20. A pan pokaże mi. 20 za komplet. 20 za komplet? Tak. Podwyżce za szkło. Wezmę. Proszę bardzo. Za 20. Dobrze. Proszę uprzejmie. Również dziękuję. No to masz teraz. Jak cię wybrałeś, co to sobie to teraz wybrałeś. Ale nie, ładne, są szczyci. Fajne, nie? Fajne. Nie, 80 za sztukę? No. Co? Ale inne, bo jest płytka, ale płytka jest węższa, ale wydaje mi się, że jest to samo. No dobra, idziemy dalej. Dobry. To idzie? Dynio. Kawaha. To było, ale tego nie było, nie? Tak, tak, to tego nie było, tego tam nie było. To jest ten klon 2600 Atari chyba, nie? Dynio, tryby Majka. Wygląda, ale nie jestem pewien. Jaka cena za to? 3,5 stówki. Ja sobie nie zobaczę w środku. No kurde. No klasa. Wagi? Taka. Hej, witajcie na podsumowaniu zakupów z pierwszego dnia w Bytomiu. Przejdziemy może szybciutko do prezentacji tego, co udało mi się zakupić właśnie na tym targu. Zaczniemy sobie po kolei. Tak jak widzicie, jest tego tutaj troszeczkę dużo. Przyszedł mnie odwiedzić Hektor. Może chcesz mi pomóc rozpakowywać? Nie chcesz? A może jednak? Zapraszam. Nie chcesz wejść? Nie chcesz? Dobra. Pomijmy ten fakt. Może zacznijmy sobie od początku. Tutaj mamy pod ręką grę planszową czeską. Smoliczek. Pocholiczek. Tutaj coś nam spadło. Musimy to teraz podnieść, bo pies to może zjeść. Zostaw to. Hektor. Zostaw. Są jakieś koszyczki. To jest chyba coś alla naszego grzybobrania. Dokładnie, to jest taka stara gra. Okay. Sobie schowamy. Następna gra. Lupeżnici, czyli jakieś zbójcy. Boj mali złapali czarnomowce zbójcy. Hej, to miał obdzierać ze skóry aż furcy. Piękna gierka. Jedna z tych gier, a raczej komplet, kosztował mnie, z tego co pamiętam, 35 zł dałem za cały komplet. To są takie oto gry. Może zaczniemy sobie już od tej kubki, którą tutaj mamy. To może na samym końcu. Tutaj mamy taki oto zestaw modelowy do sklejania. Są tutaj żołnierzyki. Tutaj też mamy żołnierzyków. Niestety nie ma tej głównej planszy, ale jest cały komplet taki oto do składania. Skala 1,72, armia Austerlitz 1805. Tu jak widzicie, była jeszcze taka plansza, gdzie można było to wojsko całe ustawić, no ale niestety nie ma jej. Ale też nieduży koszt, bo chyba z tego co kojarzę, 20 zł za to zapłaciłem. Albo 30. Może damy sobie tutaj teraz. Może teraz tego nie będę wypakowywał, bo to są czechosłowackie gry. I mają wchodzone pudełka, więc nie chciałbym za bardzo z tym tutaj tak
szaleć, ale mamy tutaj futbol. Każdy z nas pamięta. Tutaj mamy Hemoplast Brno. Jest kuleczka, są zapasowe ludziki, proszę, jest kuleczka. Także jest komplecik. To jest mega fajne. Tutaj mamy hokej i gra. Peszczecho. Słowacka. No to musimy szybciutko pokazać, bo tu pudełko jest troszkę uszkodzone. I są ludziki. Tutaj mamy dwa połamanych ludzików, ale wystarczy je skleić i będzie wszystko śmigało. Także gra jak najbardziej sprawna, poza tymi dwoma ubytkami. Okej. Okay. No i tutaj mamy kulecznika, tam możecie zobaczyć, nie chciałbym go powyciągać, bo go nie złożę już później, ale to jest taki bilard, który tutaj z lewej strony jest punktacja, tutaj są otwory, dziurki, gdzie po prostu wbijamy za pomocą kija, kij też jest w środku, wbijamy bile i celujemy i widzimy tutaj, jakie są punkty. Także ja sobie to może wszystko kładę w jedną stronę. W ten sposób, a żeby mi to było łatwiej potem wszystko schować. I odłożymy sobie to za chwileczkę. Tak jak już widzieliście, co zdjąłem, mamy tutaj oto konsolę PlayStation 1. Tą kupiłem też jako niesprawną, bo pan nie jest pewny, czy ona działa, ale za symboliczne tam grosze za ją zapłaciłem. Więc na spokojnie sobie sprawdzimy, czy ona śmiga. Ok, przejdźmy do pudła rozmaitości. Tutaj mamy oto dwie takie grafiki disneyowskie. Widziałem na pierwszym stoisku pana Pawła. On miał takie ze spółdzielni samochłopskiej, chyba tak to się mówi. Namalowany i chciał 80 zł za sztukę. Cały worek. No i mi się udało znaleźć troszeczkę inne. I zapłaciłem za nie 10 zł za sztukę, czyli komplet 20 zł. Mamy teraz cały kosz rozmaitości. Może zaczniemy sobie od metalowej zabawki. Toys, samochodzik, a raczej autobus, Londyn. Coś takiego. Tutaj mamy bardzo fajną metalową zabawkę. Taki oto. Nie wiem szczerze, co to jest za marka, ale muszę sobie zobaczyć. Ale też metalowa, taka dość duża zabaweczka. Następnie mamy szklaneczki. Szklaneczki dość dobrze u mnie się sprzedają. Tutaj mamy Espania 82, Mistrzostwa Świata. Szklaneczki ze smurfami. Tutaj mamy Simpsonowie i kubeczek Smurf. Następnie mamy rosyjską maskotkę olimpijską. Nie wiem, jak ona się nazywała, nie pamiętam. Misza? Chyba coś takiego. Tak, oto Misze. I następnie mamy już chyba tylko gry. Tak, następnie mamy tylko gry. Ale nie mam jeszcze plecaka. Plecak został w garażu. Dobra, jeszcze sobie po plecak zajdziemy. Tutaj mamy gry na PlayStation 3, Little Big Planet 2, Red Dead Redemption i Transformersi. Tutaj mamy gry na PC-ta. To jest chyba od jednego pana wszystko. To też jest od tego pana, to też jest od tego pana. Dobra, tu tutaj mamy tak. Super Bike World Championship 08. FIFA World Cup Germany. Mistrzostwa Świata 2008 w piłce nożnej, symulatory trójka,
wydawnictwa Albion, z tego co kojarzę chyba, tak? Tak, Albion. Tutaj jest Grand Prix 4, formuła FIFA Football 2005, Film Speedway Grand Prix, Total Manager Club 2003, NHL 2001, Film... co to jest? Speedway Grand Prix 2, Euro 2004, Race 07 i Speedway Liga Żużlowa. 2 złote za sztukę. Pan powiedział, że ktoś mnie ubiegł i sprzedał o wiele, wiele więcej gier. No ale cóż, takie jest prawo rynku. To pierwszy, ten lepszy. Następnie mamy gierki za tak zwanego piątaka. Guitar Hero, Aerosmith i Railroad Tycoon. Trójeczka. Ok, to sobie damy tutaj za powrotem. Misza, fajna misza. Zapochodzi. I zanim skoczę do garażu po resztę zamówienia, pokażę wam jeszcze tajemniczy worek. Jak się już ktoś was domyśla, jest to worek. O, kostka Milego. Dużo budulca, ale przede wszystkim dużo starych torów, jeszcze tych niebieskich. Takich oto. I tutaj gdzieś widziałem jeszcze elementy, o właśnie, tych starych lokomotyw. I tutaj jest też akumulator, więc sobie to na spokojnie muszę wszystko przejrzeć, ale tego tutaj jest około 5 kilo, a może i nawet trochę więcej, ale z tego co chyba tak wyczuwam, to może być te 5 kilo. Dużo kółek, budulca starego, kolejne wagoniki, także mega, mega, mega fajny traf. Taki oto porządny woraz. Dobra, ja lecę po plecak. I widzimy się za chwileczkę. Ale mamy plecak. Plecak obfitości, a raczej ostatniego kursu na targach. Może zaczniemy sobie łowić. I mamy tutaj 12 numerów. O! Każdy ma? Co to jest za gazetka? Secret Service. Tak jest. Lata 90, 95, także fajne powroty do przeszłości, można sobie posprawdzać jakie są tutaj gierki. Powiem szczerze, że pan mi obiecał, że przywiezie mi numery, dogadaliśmy się co do ceny, ponegocjowaliśmy i także takie ładne numerki trafiły do mnie. 12 sztuk, będzie co czytać. Dobra, co my tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze figurkę, raczej porcelanową figurkę Snoopy'ego. Tutaj mamy Snoopy logowania. Co tam jeszcze mamy? O, tutaj mamy z kartonu wygrzebany alfabet. Proszę bardzo. Made in Italy. Jakie zabaweczka. No i to jest chyba tak? Nie ma, nie ma czytu? Nie ma. No i jeszcze 4 gierki od bardzo fajnego pana, u którego czasami coś tam nabędę zawsze. Jest to Fallout 2, Wyprawa na północ, Kleopatra, Królowa Nilu i to jest Kultures 2. To wszystko, co dzisiaj mam wam do pokazania. Dziękuję za oglądanie. Na razie się z wami żegnam. I do jutra. A jednak nie do jutra. Zapomniałem przecież o najważniejsze rzeczy.
kupiłem stadion. Nie wierzycie? Naprawdę, myślę, że każdego z was będzie kiedyś stać na stadion tak jak i mnie. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Ale zanim pokażę wam, co to jest za stadion, taka oto mała podpowiedź. Puszka. Puszka, szalkę. Więc stadion. Stadion, też szalkę. Ale naprawdę powiem wam, że jeżeli chodzi o wykonanie tego stadionu, jest mega naprawdę bardzo fajne. Bo dach jest otwierany i zdejmowany. I oto widzicie Veltis Arena w całej okazałości. Jest gruba, mega podstawa. Wszystko jest twarde na drewnie. Też jest mega twarde. Wiadomo, troszkę zakurzone. Ale jakby nie było, jest to stadion. I to nie było na targu staroci. Akurat udało mi się podjechać do Walusia, czyli na pewno każdy z was kojarzy tego oto pana. A że mieszkam blisko jego lombardu, chętnie jeżdżę na zakupy i uwierzcie mi, że kupuję bardzo fajne fanty, o czym już nieraz się przekonałem, że warto tam podjechać. Teraz to już naprawdę koniec. Jutro kolejny dzień staroci i widzimy się ponownie w Bytomiu. Trzymajcie się ciepło i cześć.